Będą przez Mariusza Strzelińskiego za... No sami ustalimy generalnie zawsze. Tak, zaczniemy do dyspozycji wszystkich, jeśli chodzi o prezentację, o treningi. Tutaj z Mariuszem można rozmawiać na bieżąco. Będzie moment, że możemy sobie robić zdjęcia. Plakaty do podpisania, także tutaj z całą imprezę jesteśmy do waszej dyspozycji. Mariusz będzie sędzią głównym wszystkich konwencji. Będzie może jakąś osobę, która będzie tą takim sędzią mocniejszym, ale to tylko na wyważenie. Przygotujcie się do wycikania i zaczynamy. Co czy skręcić? Wszyscy przygotowani już są w ogóle? Tak. Są przygotowani, to nie przygotowują się. Właśnie się nie da. Będziesz tam na Słuchajcie, jest taka prośba od pierwszego zawodnika, żebyśmy zrobili taki trochę przebieg, żeby było tak, żeby dali radę chłopakom. Jak to jest 80? Ale to jest dużo. A wiesz, jak jest to? 23. To nie był mostek. To nie był most. No. Co teraz, podłogę kamerujesz? Dobra. To mój debiut jako kamerzysta. To daj mi. Tak? Ja będę robić fajną zaraz. No mówię, tak żeby zrobić przebieg tam troszeczkę chłopakom. Ona jeszcze za słabką będzie. Zróbcie większe koło. Tak jest, większe koło. Szybko Blokuj. Możesz
Tak? A gdzie jest? 27. A skąd? Dajem. 24. Dawaj! Jeszcze dwa, dawaj! Jeszcze jeden, dawaj! Jeszcze jest jeden! Dawaj! Czy ktoś chce się poprawić? Bo generalnie... A ja? Już zaraz powiem. Jeszcze nie wpisany jest, tak? Jest Radek wpisany. To spokojnie przygotowuj się. Ale nie ma, ktoś nie wpisał, to chodź. Chyba listę rezerwową powiedzmy. Jak rezerwową? No tak sobie od razu widziałem, że nie będzie. Jeszcze w czarnym, myślałem, że czarny pomieszczą. Dwa. 7.
To najpierw ty. No, ale idzie jeszcze raz. Tak, ale to się ogniszczy. To zaraz sobie przyciąć. Dawaj. Jeden. Dwa. Jeszcze raz. Dwa razy. Trzy. Tak dobrze. Osiemnaście, dawaj.
19. 20, dawaj. 3, ktoś jeszcze? Się dopisuje jeszcze, co jak chce startować? Poprawiać się. Nikt już jeszcze, tak? Jeszcze jedna osoba poprawia. Jeszcze jedna osoba, tak? Jeszcze jedna osoba. Ty się poprawiasz, tak? Jaka była twoja waga? Dwie osoby poprawiają. Dwie osoby poprawiają, tak? To powiedzcie, jaka waga kto pierwszy, żeby ustalić ciężar, dobra? Mariusz podał. Pierwsze miejsce pan Jastrzębski, drugie Moszkowiak, trzecie Łopecki. Pierwszy z ilością 29. I to jest rekord dotychczasowy wszystkich naszych promocji w całej Polsce. Tak, drugi 28 powtórzeń i trzeci 25 powtórzeń. Na koniec będziemy wręczać po zakończeniu wszystkich konkurencji. A teraz te osoby, które się przygotowują do następnych, czy są już przygotowane, możemy przejść do zadania. Bardzo co? Ale ile? To najwięcej. Siemanko, mega. Ej, jak jest rek, to nagrywa, tak? Marian. Marian. Co? Rek to nagrywa, nie? Tak. Więcej będziemy spadł po prostu nie mieliśmy w tym momencie, kiedy przestaniecie. A stosowałaś już tą nowe serię, bo ja zaraz? Tak, tylko to było.
Czyli kreatyny jeszcze nie? Tej kreatyny jeszcze nie, ale to jest mniej więcej taki sam skład, jeśli chodzi o kreatyny, jak na masakrę. Masakra jest zdecydowanie lepsza, bo tam jest konkretny kreatyn. Coś, co na nas pobudzi, ta kopa. Raz dziennie, przed telewizją. Rano biorę jaczą kreatyny i po treningu bezpośrednio też biorę jaczą kreatyny. Przed treningiem biorę masakrę. I nie treningowe, to po prostu w ciągu dnia. To już, aby nie na wieczór, ale to jest stosowane w ciągu dnia. Ja mam takie pytanie, czy bez takich tytułów się da siły nabrać? Nie używając niczego, nie bardzo. Ciężko jest z diety normalnej. Marian, powiedz mi, co trzeba brać. Które są nam potrzebne. To są ogromne ilości jedzenia, nie bylibyśmy w stanie tego zjeść. Powiedz, ile przyznać się, ile rozwiny jest. Nic innego, czyli mam pierwszy, co robimy, mamy sobie dietę. I dopiero do diety dobieramy suplementy, w zależności, co chcemy osiągnąć. Chcemy przyjąć masę, czy chcemy zjeść. Czy zwiększyć po prostu wytrzymałość i niedowiedzieć. To mi zależy, czy ja wierzę. Czego ona prawie, czego ona chce. Akurat zostało. Tu mamy suplementację za numer 1. Suplementacja jest niezbędna. Przyjmę ziołek kreatywne, czy coś z taki, jego najważniejszy. Ciężko to powiedzieć. Bardzo ważne są właśnie pasy rozpadnych ziołek. Implementacja polotechnikowa, która jest niedoceniona w ogóle. Ciężko z białka normalnego dostać właśnie te pasy bardzo mało. To na pewno wiesz, że implementacja polotechnikowa to ogromny zakres. Zajmę to, że nie tylko jak najbardziej. Ale to ale nie udało się tak szybko teraz określonych dawkach, żeby nie przesadzać. Słuchajcie, jesteśmy gotowi. Jeszcze jedno pytanie, ile miesięcznie wydajesz na przygotowując się do zawodu? Ustaliśmy teraz, tak mówię, że normalnie... Ale już nie wydaje, bo jest przed nas kontrolowane. Przygotowując się do mistrzostw świata, ile miesięcznie wydawałeś pieniędzy? Miesięcznie tak. To było około 5 tysięcy. Ale to jest całe przygotowanie. Przygotowanie wychodziło mi zawsze 30-40. Na ile to jest miesięcy? Na 6-7 miesięcy. No bo tak się przygotowywałem zawsze na pół roku przed zawodami. Ale nie licząc sponsora, który fundował odżywki. Wszystko razem. To co wydaje, czyli odżywki plus dieta plus treningi, masaże, no to wszystko. I ile minut aerobów przygotowując się do zawodów? Powiem ci, ostatnim miesiącu. Rano wstawałem, pierwsze co robiłem, to brałem suplementy, właśnie te antykataboliczne, HMB, aminokwasy rozgałęzione, glutaminę, siadałem na rok. Na 5 suplementów kręciłem godzinę i dopiero jadłem śniadanie. Najlepiej zredukowana tkanka tłuszczowa. Chyba, że można to zrobić po treningu, czyli robisz trening siłowy, łykasz suplementy, czekasz sobie tam 10-15 minut, żeby odpocząć i siadasz też na rower, na bieżnię czy steperki. Przynajmniej... Ale wiesz, ale jak jesteś przyzwyczajony do dużej ilości węglowodanów, to ci się może trochę w głowie kręcić, że tak powiem, jak masz organizm przyzwyczajony do dużej ilości węglowodanów, to będzie problem. Ile minut dzisiaj na treningiem trzeba stworzyć posiłek i ile minut po? Ja myślę, że 2 godziny to jest taka chyba najlepsza pora, że najlepiej się wyłączyć. Nie wiem, czy jak powinien wyglądać najlepiej posiłek przed treningowym? Być bogaty węglowodany, ale nie aż tak. Troszeczkę tłuszczy, ale nie tak przepalony, czy smażony, gdzie się smażyły kotlety, gdzie jest patelizane. Normalnie się oleje polane. Średnio nasycone kwasy tłuszczowe. Białko, zrobię do tej potrzebności. Jak nie można się dobrze dzisiaj trochę na Dlaczego w ogóle? Czasami jest tak, że w treningu jesteś... Bo już jest przygotowany sztab na wieży, bo ja nie... Maskę, zaraz... Zwiększy trochę ciężar do 15 minut, dogrzać, nie?
właśnie, żeby tak nie było, żeby odzyskać jak najszybciej nikogo, trzeba spożywać węglowodany podczas treningu albo zaraz. Czyli od razu po treningu odżywkę? Wtedy ile czasu? Posiłek. No tak, żeby, nie wiem, masz tam 20-30 minut, żeby dotrzeć do domu. Tak właśnie jest posiłek, tak? I po tym posiłku pół godziny to sobie odżywki wtedy jest elegancja. Czyli posiłek do 30 minut po treningu. Karbo, na przykład podwędziliśmy KMB, różka węziowa, glukamina. To ważna rzecz, to po treningu, to ma być po treningu, jak kończy się, a nie jak ktoś dojedzie do domu, bo tutaj dużo osób to wie, że... Można łykać te kapsułki kreatyny, te wszystkie aminokwasy i do tego węglowodany i białko. Białko nie, węglowodany. Wtedy tylko same węglowodany. Zapijesz te suplementy węglowodanami. Do pół godziny dobrze do wtedy białko. Wtedy białko. Posiłek i dopiero. Zjesz normalny posiłek. A białko? Też odczekaj sobie pół godziny. Wypij 35 gram takiej odżywki wysokobiałkowej. Na końcu białko. Na końcu. Po posiłku. Najlepiej. Najlepiej. Zawsze odżywkę pij po zjedzeniu posiłku. 20-30 minut. Nie wiem, czy miałeś tak, wypijasz odżywkę i jesteś pełny. Już nie chce ci jeść. Tak to sobie zjesz, pół godziny odczekasz, poprawisz to sobie jeszcze no, tak i wtedy jest zrobię. A co myślisz o jedzeniu w nocy? Jak masz taką potrzebę i budzisz się, tylko tak musisz kontrolować się co jesz, bo jak wstaniesz tam do lodówki, pójdziesz się najesz słodyczy, czekolady jakieś, albo piwo, to jest problem. Ale jak ty sobie wstaniesz, bo masz tam w pojemniku gdzieś przygotowane jedzenie, w razie czego, otwierasz sobie. A pierwszy posiłek po przebudzeniu przy budowie masy i siły mięśniowej? Czy budujesz masę mięśniową, czy redukujesz tkankę tłuszczową? Posiłek pierwszy jest najważniejszy. Jak powinien wyglądać? I najlepiej dostarczyć mu różnego rodzaju węglowodanów. I błonnika. O krótkim czasie przestają się dłuższy błonnika, tak jak ty mówisz. Dobry plus ten. Czy może być odżywka? Czy musi być coś, jakieś płatki? Czy może być odżywka? Dobrze, żeby to była mieszanka płatki. Najlepiej muski, gdzie są orzechy, gdzie są owoce suszone. Zalewać to wodą albo mlekiem. Zawartości tłuszczu, żeby nie było. Może do tego wkroić owoce. No nie wiem, możesz sobie przygotować do tego jajka z 4 i zjeść całe. Możesz sobie wziąć pieczywo razowe, nie wiem, płatkę, burek, jakąś wędlinę, surowe jajko, nie wiem. Pierwsze jest tak, organizm nie przyswaja tego białka. Nie, to mi się wydaje, bo mówię, to możesz załapać samo, że także nie. Zrezygnuj z tych surowych jajek, lepiej jak sobie je pogotujesz, naprawdę. A co z żółtkami? Z żółtkami? Przy budowie masy. Powiedzmy, nie wiem, 8 jajek, to ile z tego żółtka? 8 jajek? No to nie wiem, zostawiasz 2-3 żółtka. Wyrzucam. 2-3 żółtka zostawiasz? 2-3 żółtka i resztę żółtek wyrzucasz. Ziemniaki w porządku. Jeśli one nie są polane ani sosem, ani żadnym przepalone, to jest wszystko w porządku. One są bardzo szybko trawiące. Co chodzi o takie oleje, to olej lniany, już nie MCT oczywiście, olej lniany, pestel winogron. Oleje, są mnóstwo tych olei, no, żeby tylko nie rzepakowe i słonecznikowe. Ile kilogramów mięsa tygodniowo około należy spożywać? Powiem ci tak, to w zależności od swojej wagi, ale na porcji powinno być około 250-300 kg. Pierwszy, na porcji. Ale to w zależności od tego, ile ty ważysz, nie, jaki jest twój metabolizm. Ale do 350 gram na porcję, to tyle jest organizm w stanie, nie wiem, przyswoić tego białka jednorazowo. Aż to prawda, że im więcej mięsa, tym lepiej. Oczywiście. I to najlepiej jak jest różnego rodzaju, czyli wina, jakieś ryby, piersi z kurczaka. Im więcej mięsa, tym lepiej. Im więcej mięsa, tym lepiej. Najlepiej jak będzie nie jeden, piersi z kurczaka, z wody. Z każdego przyswoisz jakąś tam ilość białek, prawda? Bo tutaj też nie można ograniczać tylko do jakichś tam białek. Typowo serwantkowych na przykład. Jako węglowodany najlepszy sojusz, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład nie lubi ryżu, co może zamienić? Powiem wam tak, to jest taka fajna sprawa, bo on ma albo średni indeks glikemiczny, albo wysoki indeks glikemiczny. Zależy biały czy brązowy. Zależy czy go rozgotujesz, czy nie. Mówimy tu o białym. Robisz go tylko zrobisz taki napój twardy. Napój twardy jest idealny, bo on będzie 130 trawiony, nie będzie. Nie ma skoków insuliny, czyli nie będziesz tym. Jak są gwałtowne skoki insuliny, to odkładasz, jako kapkę tłuszczową.
I sobie trzeba uważać. W przypadku razowego nie ma takiego problemu, bo tutaj czy on jest rozgotowany, czy nie jest taki sam. Makaron? Makaron razowy. Przy makaronie razowym nie ma żadnego znaczenia innego. Glikemiczny jest zawsze taki sam. Także czy go rozgotujesz, czy nie rozgotujesz? Ziemniaki pieczone, gotowane. Co tam jeszcze? Ryż. No właśnie. No. Warzywa trzeba pamiętać, żeby dostarczać, żeby były takie zblanszowane, czyli takie twardawe, a nie rozgotowane. Jest gorąco i się pocimy, a dlatego, że jest dużo warzyw i owoców. Można zmienić sobie dietę, czyli wyrzucić ryże, przebęglowodany maksymalnie uciąć. Przebęglowodany tylko będą z warzyw, na przykład. Ale ilościowo jak tego naprawdę dużo nie będziesz chodził głodny. A ile litrów wody należy pić? Ile ma? Na maksa, tak? Chcesz, jesteś w stanie wypić 12 litrów, 12 litrów. Naprawdę, im lepiej uwodnione komórki mięśniowe, tym szybsza jest ich regeneracja. A rozciąganie po treningu, przed treningiem, jak to jest? Jak najbardziej, ale przed aerobami po każdej serii. Czyli robisz na przykład klatkę, nie? W ten sposób sobie siadasz, łapiesz tą sztangę. I za każdym razem siadasz w dół i rozciągasz tą klatkę. Po każdej serii? Po każdej serii. Po każdej serii staraj się rozciągać mięśnie. I zobaczysz, że lepiej będą się pochować przy następnych seriach, przy następnych powtórzeniach. Słuchajcie, przejdźmy, bo jest ta konkurencja, porozmawiamy sobie jeszcze zaraz na samym końcu. Będzie jeszcze czas. A Jacek, który jest? Nie wiem. Nie ma wyboru, więc ja mogę z tego robić. Kolega mi trafił, telewizja reklamuje naszą tego drilla. Ale chodzi. Co? Weź tu daj ten drilla. No dawaj, wypijemy. Daj tego Techno Power, czy chuje co to jest. Dajesz 5. 16. Dawa. 17. I tu jest rozbola? O tyle, o ile. No bo masz tam, to weź sobie całe wypiję. O, weź mi go odkręcić. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Tak, co, Marek? Dawaj, idę. Maria nie da rady tego zrobić. 180 będzie brał. Dawaj, ciągnij! Marian się wpuszczi. Thank you.
Siłownie rozkurwi zaraz. Dawaj, Maria! Dawaj! Dzijcie się, dzijcie się. Dawaj! Dawaj, Maria! Dawaj! Ile jest tempo teraz? Dawaj, dawaj! Dawaj! Jeszcze może! Jeszcze! Dawaj! Jesteś lepszy, dawaj! Jeszcze, dawaj, jeszcze, Marian, dawaj! Dawaj, dawaj! Zrobisz jeszcze! Dawaj, Marian! Dawaj, dawaj! Zrobisz, dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Brawo! Kurwa, ale się spłaciłem. Ile ma razy? 24. Ale 180 kg. Trochę jest. Dawaj, dawaj. Marek. Jeszcze dwa razy. Nie wiem, już. Wiem, czy ja pożykaj. No, 16. Mocno! Dawaj, dawaj, młody, dawaj! Ile masz? 21. Jeszcze 4. Dawaj, dawaj! Dwa, jeszcze dwa! Ładnie! Dwa kotek! Jeszcze! Okay, let me go to the shop.
Jeszcze raz! No
Oczywiście. Nie ma? Dawaj, dawaj, to jest ciągnie! Dobrze, 25 punktów. Jeszcze! Dawaj! Jeszcze 5! Do góry, dobrze. No, 26, padę. Ale to nic! To będzie po prostu 4, no. To już 10, 11, 13. No, już nie zauważymy, kiedy widzę. To jest tak, że... A... Już jest góreczek, bo ja zauważyłem... Nie? To mówię, było by. Nie można walczyć. Nie, to drugi! Mocno, mocno! Dawaj! 28. O kurwa! Dzieci zdobają! Dzieci zdobają! No teraz ja? Zdobanie! Dobrze, dzięki Marii! Do pingu. Do pingu. Ile? Jeszcze tylko 30. To jest chujowe, tam jest przejebane. A co robi zdjęcia? To tutaj obiecałem, że kolega będzie na naszej stronie, także proszę to zrobić zdjęcia. Dawaj, dawaj, jest.
Dawaj! Dawaj! Dobra, uznajemy? 25. Ale on jeszcze robi. Dobra. Jeszcze 10. Dobra. Lekko da radę. Jeszcze 5 zrobisz, panie. 3 jeszcze 5. Chodźcie dłużej. Brawa. Tak będzie każdy ponosił. Co się dzieje? Rozgrzewa. Ja ile bym ponosił? Ja raz to bym ponosił. No. Weź, się widzę. 3. Nie? Nie? Nie, 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 tak, ale oni nie, nie, na to ile nie, to ile Dawaj! Dawaj! Jeszcze 3! 8! Jeszcze 2! Masz rady! Dawaj! Jeszcze raz! 8, do końca, do końca! Jeszcze raz, ale 5! Jeszcze jeden raz. Jeszcze 3. 2, 4. Mocno! Jeszcze raz! Jeszcze 5. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Dawaj! Masz radę!
Dobra. Dzisiaj na rankę. Pan już tu będzie stał z tyłu? Dobra, to Mariusz będzie stał.
160. No Mariusz. Mariusz, tam z ręką uważaj. Z ręką uważaj. Dobra, Maria. Tarcz. Dobrze. 170. Daj mi tak, poczekaj. Marian. Ile chcesz? Ile chcesz? To sobie progres po 170 wyzarł. Poczekaj. Zapisz wynik, a poczekaj sobie. Później. Tak, odważy się później wiek. To jest to? 10 więcej. 2 piąty. Ile mamy? Te zdjęcia się rozmazują. To może, tak? Może tak, zróbmy tak, że tu będą mniejsze ciężary podnosić, może mniejsze, oni na końcu. No właśnie. Nie, nie, już robimy. Dawaj, Ewa. Na 3-4. Tylko nie 8 razy, nie? 3-4. Dobra. Proszę cię. Elegancko. Czy powiesz oszczędzać? Czy ktoś ze startujących ten ciężar jeszcze bierze? 180 kg. 180 to było? Zasięć trochę inaczej. Dopingujcie go. Zajeżdżą się i będzie. Ktoś jeszcze startuje. No nie wiem. Ktoś jeszcze podchodzi? Ktoś jeszcze startuje? Ale na mniejszy. Dawaj, Maria. Jest tylko jeszcze przed. Po pierwsze jest. Jest tylko za pierwsze miejsce. Dawaj, dawaj, Maria, dawaj. Dawaj. To jest ten gratis. Dawaj. Mocno, mocno. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, jebo. Bierzesz? No, poczekaj. Ale on poczekaj. 180? No to może mniejszy ciężar teraz, co? Tak. Może być to teraz. Adam Wojtkowiak. Ile? Do uszy jeszcze ze 45. Ile? 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 Jak 130. No, przeszłeś już tyle. Ile? No 130. Dzisiaj nie wiem, czy będę. Wszystkim czemu? No tak, 60. O, no, nie tak? Jak będzie do 15 i 5. Założysz 115. 130. Teraz już nie ma co iść. Na ile oni ważą? Na jak rzeczarko, nie? Co? No to co? No ale nie startował, Marian przede wszystkim prawie konkurencja. 50, 110. No co potrzebne? Ile? 130? Kto? Ja. Teraz zrobisz Paweł. Też 130. Gdzie? Teraz mamy Pawła Szandał. Nie, nie, nie. 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 Nie, nie, nie.
jeszcze normalnie dorzuci z 50 kg. Ktoś podchodzi. Ktoś podchodzi do 130 kg? Do tego? No to chodź. Dajcie na tyle tlenu. Co jest? Bez pasa? Teraz mamy następnego. Bo cały czas ten pan Paweł nie startował. Już startował! Zaliczony! A to ty. 210. To teraz zwoli i Dariusz. To ty, aha. To Łepecki Radek. Już. Ile? 130? 150. To może nie, to może zróbmy tak, żeby ja będę jeszcze 140 podnosił, żeby nie, nie te. 140 weźmie. Teraz 140. Ktoś podchodzi do 140. Ja. No właśnie, bo zamiast to poczytywać, to po kolei się zarabia. Kto podchodzi pod ciebie 140? No, dobra, księgka. Imię, nazwisko? To chyba coś tam. Dawaj. Nazwisko twoje? Łebecki. Nie za pierwszym, to za drugim, ale pierwszym musi iść. 140, tak? 150. 150. Już. No właśnie, No robię, robię. Co robisz? Kurwa, dobra, ściągnij zdjęcie. 150 kg. 150 ktoś jeszcze? Ja podaję, do, muszę podchodzić. 150? Ale zacznę. Ja od razu dychnę. To dużo flash? 3 4 Dobra. Ura.
To jeszcze 190. To jeszcze 190. Marian, odbij. Można odbijać? Ale 5 się śmiał przed, nie? Na relaksie. Wkurw się, Mario. Dawaj, Mario. Dawaj! Dawaj! Żołnierz, dziobcie! Dawaj! Brawa! Dobrze jest! Nakładamy? Nakładamy 200, niech czeka. Niech czeka. Niech kusi. Aha, dyszki. Dyszki. Dwie dyszki. No. 200 kg. Stuwa. To są 140. Nie wiem. A może tutaj mistrz nam pokaże z was? Spadki. Po kontuzji. Ja jestem po kontuzji, także wiecie. My też. Nie, naprawdę, zerwany bicep. I tak dobrze wygląda. Ale taka jest różnica, bo zobaczcie. Tak. Daj dotknąć. Dobra, to może tą koszulę dzwonimy, nie? No. No. Dość reklamy, już jest. Odsuń się, Mario. Napij motyla. Kto ma olejek? Jeszcze chwilę. Teraz ja chcę. Najszerszy jest. Jeszcze z przodu. Podwójny bit. Coś tam zostało, nie? Jestem z bokiem. Klata bokiem. Nie męczcie, proszę. Waga jaka? Około 100 kg. A maksymalna jaka było? 116. I jak się wyleczę, to przyjadę. Nie. Ale wyciskanie zostawię. A jaki rekord wyciskania? Z 215, ale to było bardzo dawno. A Marcin? Marcin bardzo słabo. A waga? Ile razy? Jaka waga? Własna waga. Ile razy? No to... To raz mogłem podnieść. Własną wagę. 200, no 215 kg. Ale własna. Własną wagę. Własną wagę, no to ważyłem wtedy... Ile razy, ile powtórzyłem własną wagę? Nie ma pojęcia. Nie robiłem czegoś takiego. Trening kulturystyczny jest zupełnie inny niż trening siłowy. Chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o to, żeby poprawić swój wygląd. A nie siłę. Niekoniecznie siłę. Ale zawsze jest tak, że jeśli idzie masa mięśniowa, to idzie siła. To jest powiązane z... A przysiad? 215 to dobrze, nie? O przysiadę pamiętam, robię 220 kg, 12 kg. Tutaj jest zdjęcie bez koszulki, nie? Ja mam nagrane. To nie ja jestem ten biodry. On robi po 270 kg na sztandze, przysiady po 12 powtórzeń i na przykład na suwnicy około 600 kg. I też wiesz, robi po 15-12 powtórzeń. No dobra, podchodzimy. Emanuel jest przygotowany już? Nie, ja się chwilę pomęczyć, jak wolnoż pan. Nie ma takiej opcji, żeby wolnoż pan. Bo musi. Daję. Eman, dwa powtórzenia dawaj.
Nie, następne będzie 200. Takie wszelkie? Tak. Czy 4? 3, 4. Okej. Trzecie miejsce w wyciskaniu swojej wagi. Radek Łepecki. Gratulacje. Drugie miejsce. Wojsko Wiatrana. I pierwsze miejsce w Jastrzębskim Wiedzu. Druga kategoria, martwy ciąg, trzecie miejsce, Jastrzębski Wiesław, i nawet nie obchodzi. Drugie miejsce, Smoliński Darek. Darek, stań, stań przy tym. I pierwsze miejsce. I pierwsze miejsce Tomasz Krawcz. I teraz tak, mistrzem wyciskania na tak, mistrzem wyciskania na ławce jest Emanuel, nazwiska nie zapisaliśmy. Emanuel jest. Słuchajcie, mamy takie nagrody dodatkowe, tutaj ustaliśmy z Mariuszem kilka osób. Trzymaj. I tak, nagroda specjalna dla kolegi, który bardzo duże ciężary dźwigał w martwym ciągu i to jest już powiem... Mateusz, tak? I to jest na Mateusz. Na przestronność mamy jeszcze dla kolegi Jastrzębskiego koszulkę. Brawo dla ciebie, tak? Jeszcze jest ta, żeby... Na wiczka wszystkie nagrody idą. Tak, nie. Jeszcze mamy dla... Zróbcie za przestronność ambicję dużą dla Zwolińskiego Dariusza. Dziękujemy bardzo. Teraz jest czas na to, żeby z Mariuszem można podpisać plakaty, można sobie pogadać, robić zdjęcia.